Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem specjalistą medycyny transportu z Wrocławia i dzisiaj opowiem Ci o sytuacji, która mnie zawsze bulwersowała i chodzi tutaj o kierowanie na badania psychologiczne, ale poszkodowanych w wypadkach samochodowych tylko dlatego, że kierowali pojazdem, chociaż sprawcą był ktoś inny. I sprawca nawet nie musiał doznać jakichkolwiek obrażeń. Zapytanie internauty. Witam, chciałbym zadać następujące pytanie. Niedawno byłem uczestnikiem wypadku drogowego, a konkretnie poszkodowanym w tym wypadku. W wypadku były ranne osoby, konkretnie moja rodzina, z którą jechałem. Ku mojemu zdziwieniu otrzymałem zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego, o skierowaniu mnie na badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu i w zawiadomieniu starosta powołuje się na artykuł 99 ust. 1 pkt 3 litera D ustawy o kierujących pojazdami, który to artykuł nie rozróżnia sprawcy i poszkodowanego. I tu moje pytanie, dlaczego także poszkodowany jest skierowany na te badania? Jakie konkretnie będę musiał przejść te badania, takie same jak inni kierowcy? Co w przypadku, gdy wypadną one negatywnie? Z góry dziękuję za odpowiedź. No muszę tutaj niestety zacząć od przeczytania tego artykułu 99 w ustępie i w punktach, które dotyczą się naszego internauty. Ustęp pierwszy. Starosta wydaje decyzję administracyjną o skierowaniu kierowcy lub innej osoby posiadającej pozwolenie na kierowanie tramwajem. I tutaj jest ta trójka. Na badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu, jeżeli litera D. Kierowała pojazdem, który uczestniczył w wypadku drogowym, a w następstwie którego inna osoba poniosła śmierć lub doznała obrażeń, o których mowa w artykule 156 paragraf 1 lub artykuł 157 paragraf 1 kodeksu karnego. Czyli być może wyłapałeś tutaj tą paradoksalną sytuację. Ty prowadzisz auto, inny kierowca narusza przepisy, powoduje wypadek, twoja żona ginie lub powiedzmy on doznaje ciężkich obrażeń. A kto dostaje skierowanie na badania psychologiczne? No ty. Choć być może wyszedłeś z tego cało, a nawet jak nie wyszedłeś z tego cało, to również dostaniesz skierowania na badania psychologiczne, pomimo, że tutaj jesteś poszkodowany. Kto inny jest sprawcą? No, ja już zwróciłem uwagę na to gdzieś 10 lat temu, podczas mojej specjalizacji z medycyny transportu. Wtedy to było usankcjonowane w kodeksie drogowym, no ale przepis karający, że tak powiem, poszkodowanych w wypadku ciągnie się do dzisiaj. I wystarczy tutaj tylko fakt kierowania pojazdem, a nie bycia sprawcą wypadku. Natomiast co do samych badań psychologicznych, no, opisywałem je już w innych filmach, oczywiście też na mojej stronie psychotesty-kierowców.pl, tam znajdziesz więcej informacji, także nie będę się tutaj powtarzał, no jeżeli niestety nie przejdziesz tych psychotestów, to sorry winetu, no zabierają Ci prawo jazdy oczywiście, no możesz oczywiście się odwoływać do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, no ale jeżeli tam też nie przejdziesz, to po prawie jazdy, pomimo, że byłeś ofiarą wypadku. Także na tym kończę, no niestety takich kazusów w polskim prawie jest więcej. Przypomina mi się stary dowcip jeszcze z czasów komuny, z kradzieżą roweru na Placu Czerwonym, prawda? Czy ukradł, czy nie ukradł, ale po pewnym czasie był już w sprawę zamieszany. Także nic dodać, nic ująć. Na tym kończę. Jeżeli osobiście przeszedłeś tą drogę przez mękę, jako poszkodowany, kiedy ucierpiała twoja rodzina, a być może ten sprawca wypadku nie ucierpiał w ogóle, czyli ucierpiałeś ty, ucierpiała twoja rodzina, a sprawca wypadku nie ucierpiał w ogóle, ale ty zostałeś skierowany na badania psychologiczne, koniecznie to opisz w komentarzach, jak ci poszło, no jakie było podejście tych psychologów transportu, czy była jakaś empatia. No, jak dopiero jesteś przed lub w trakcie, oczywiście zadaj tam nurtujące cię pytanie, ja spróbuję ci jakoś odpowiedzieć. No, jeżeli to wideo w czymkolwiek Ci pomogło, pomogło Ci zrozumieć tutaj lapsusy naszego prawa, daj lajka, daj kciuka.
Jak Ci rozwiązało jakiś problem, oczywiście udostępnij je na swoim portalu społecznościowym, Facebooku, naszej klasie, Google+. Możesz wkleić kod HTML do swojej strony internetowej. No tak, abyśmy razem przeżyli misję, no tym razem ujawniania absurdów polskiego prawa. Także jak nie kijem Cię, to pałką. Nie dość, że rodzina, nie dość, że Ty poszkodowany, obrażenia ciała, to jeszcze po prostu zapłacisz kilkaset złotych za psychologa. Jeżeli chcesz więcej takich filmów, zasubskrybuj mój kanał YouTube, Lekarz Medycyny Pracy. Jak zwykle najwięcej dyskusji toczy się właśnie na mojej stronie internetowej psychotestykierowców.pl, badanialekarskiekierowców.pl. Wpadnij poprzez link w opisie do tego wideo. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, specjalista medycyny transportu. Do zobaczenia w moim kolejnym filmiku. I tak na marginesie, no, nic dodać, nic ująć.